Najnowsza ładowarka magnetyczna i bezpieczna MagSafe. Dlaczego kupujemy ładowarki bezprzewodowe? By nie dotykać przewodów, by nasze życie było łatwiejsze, byśmy mogli szybko sobie położyć na ładowanie i w każdej chwili zdjąć z ładowania. Nie dotykamy, nie robimy więcej ruchów. Jeden ruch, drugi ruch, ściągamy. Kładziemy iPhone'a, iPhone zaczyna się ładować, ściągamy, idziemy dalej. Ładowarka MagSafe ma magnesy, czyli nakładamy iPhone'a i ta ładowarka się przyklei magnetycznie od dołu. Podnosząc iPhone'a, podnosimy razem z ładowarką i musimy zrobić ten ruch, by odkleić ładowarkę. Jeszcze raz. Kładziemy na MagSafe. MagSafe przykleja się. Ściągając, musimy odkleić tą ładowarkę. Ewentualnie, gdyby ona była przyczepiona gdzieś tu kablem do biurka czy gdzieś, to ona podniesie się z telefonem. Tutaj, gdy kabel zacznie ciągnąć, spadnie nam na biurko. Jaka jest różnica między zwyczajnym odpięciem kabla? Taki sam ruch. Przychodzimy, podpinamy, odpinamy, wychodzimy. Jeden więcej ruch. Jaki jest sens tej ładowarki? Nie wiem, prawdziwa ładowarka bezprzewodowa wygląda tak. Widzisz tu jakieś przewody? iPhone jej chyba nie lubi. Ona jest włączona jest? Włączona jest. iPhone, lubisz ją? Samsung ją lubi. Widzisz, jak Samsung lubi tą ładowareczkę? S20 też ją lubi. iPhone lubi. Wcale nie jest prosto. Jest z boku. A tak będzie ładować? Nie, już jej nie lubi. Nie więcej. Tak wygląda bezprzewodowa. Bez przewodu. Leży sobie na biureczku. Kładziemy. Ładujemy. Zabieramy, odchodzimy. Rozumiesz, o co mi chodzi? Jeśli nie zgadzasz się ze mną, napisz w komentarzu również. Jeśli zgadzasz się ze mną, daj lajka, daj suba i napisz również w komentarzu, czy ze mną zgadzasz. Sprawdźmy jeszcze siłę tych magnesów. No jest pokryty złotą folią, ale sprawdźmy magnesy, jak są mocne. Może spróbujmy tutaj. To jest mała powierzchnia stykowa. Waży to. Ile to waży? No, musimy sterować, sterować. Trochę się. 13 gram. Mała powierzchnia stykowa. Czy to się będzie trzymać? Czuję tam jakiś magnes. O, trzymało się. Za mała powierzchnia stykowa. 13 gram nam. No, czuję, że przyciąga, ale ta siła przyciągania jest za mała. Sprężynka, która waży no mniej niż 1 gram. Uwaga, nawet nie pokazuje wagi. Będzie się trzymać. No ale to jest ultra lekkie. Powierzchnia stykowa jest również mała, ale ultra lekkie. No dobra. Ultra lekki przedmiot. To jest z myszki Logitecha. Duża powierzchnia stykowa. To się będzie trzymać. Trzyma się. Ale, no nie, no trzyma się. Napisz w komentarzu, co o tym myślisz. Czy mam rację, czy może nie mam racji. Czy może jest tu też kwestia, że podłączając taką ładowarkę bezprzewodową, gdybyś pociągnął za kabel, no to. Ale jak ona się tak mocno trzyma, to poleci ci dalej z iPhone'em, jakbyś pociągnął ten kabel, bo ten kabel w MagSafe'ie jest porządnie w USB-C. Czy to tam jest? Tam Dla mnie C. ta ładowarka jest troszeczkę. No bez sensu. Pozdrawiam i polecam.